niewątpliwie to miła gra, zwłaszcza wiosną. Chociaż kto pamięta taki dawny, dawny przebój, trochę wiosny jesienią, raczej zimą tobie miły dać chcę. Mamy tej wiosny znowuż pod dostatkiem chyba. Zatem w wiosennych nastrojach witamy Państwa w magazynie Raz na Zielono, co ma zresztą pokrycie w aurze najwyraźniej. Pani Alicja Dolecka. Witam Państwa. Pan Korneliusz Korniluk. Witam Państwa w studiu Radio Słuchacze Internaut. Pan Karol Dąbrowski. Dzień dobry Państwu. Pan Waldemar Uzdowski. Dzień dobry Państwu. Pan Jan Malesza. Dzień dobry Państwu. Andrzej Krystek, witamy Państwa w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, a za szybą steruje tym wszystkim, jak widzę, połówka Radia Piotrków Kujawskich, czyli Piotr Walczak, i mikrofonami dyryguje Janusz Wiertel. Zatem w tym towarzystwie będziemy z Państwem do godziny niemalże 13, by porozmawiać o roślinkach, a zwłaszcza Państwa kłopotach z roślinkami. Chociaż no nie odrzeszę, będzie jednak porozmawiać najpierw o tej wiośnie. Bać się jej? Nie bać się. Jest bardzo dobrze. Nikt, i tak już będzie? Nikt nie marznie, nikomu krzywda się nie dzieje. Rośliny szczęśliwie przygotowują się do wiosny. Szkodniki też. Spadki temperatura w granicach zera, poniżej zera powodują, że te rośliny nie wychylą się. I chociaż my będziemy tutaj próbowali Państwu przyspieszać i robić wiosnę, to one znają swój czas i czekają, także się nie martwy, będzie dobrze. A póki co zaśpiewać sobie możemy. Ciągle pada taka bardzo słynna niegdyś piosenka. Ja dzisiaj szukałem śladów zimy w Myślęcinku. No jest lód na lodowisku sztucznym. Jeszcze się utrzymuje, ale cały czas deszczyk pada. Nie wiem, czy rolba pomoże, czy też niedługo trzeba będzie tam przynieść nie łyżwy, a kąpielówki. Jeszcze trochę będzie ciepło, także na 2 tygodnie co najmniej gdzieś zapowiadali nawet plus 10. Ma być. Do plus 10 ma być czynne lodowisko. Jeszcze podobno nie stopi się. Ale pozytywnym objawem jest ten deszcz. Dlatego, że rośliny zimozielone potrzebują wody. I to i rododendrony, powiedzmy, bukszpany, wszystkie iglaste. Wszystko potrzebuje wody. No i nawet byliny. No, byłoby to wszystko przykryte grubą warstwą śniegu, gdyby była normalna zima. Jak to bywało drzewiej w naszych w naszych okolicach, ale no ten śnieg jest z deszczu tym razem, a nie ze śniegu. No on właściwie jeszcze za bardzo nie jest dostępny dla tych roślin, bo w głębszych warstwach, na otwartych przestrzeniach jest przecież zmarzlina. Przecież był czas, że te temperatury jednak spadały poniżej 10 stopni w nocy i gleba nam troszkę głębiej zamarzła, więc tutaj te deszcze są fajne, bo jeżeli nam, załóżmy, zmieni się całkowicie, czyli ta odwilż spowoduje, że gleba się rozmrozi, no to będzie wtedy rośliny te zimozielone wykorzystają te opady, a tak to właściwie one zwłaszcza robią... Zwłaszcza, że rok ubiegły był suchy. No, nam kałuże, ale jest to na pewno pozytywne, że pada, że po prostu ten zapas wody jest, bo zawsze mówimy, że poziom wód gruntowych jest po prostu niski. Ale ja sądzę, że z tą zimą to będzie tak, jak najczęściej bywa. Jeszcze parę dni będzie tak plus i znienacka, tak jak teraz było, w jedną noc może przyjść po prostu kolejne ochłodzenie i na pewno jeszcze tak parę razy będzie i ta zima jeszcze będzie, więc nie myślmy jeszcze o wiośnie. Czy luty przyjdzie, tak luty wzuwaj, buty i te zimowe. Na zasadzie naszej obejrzyjmy naszą działkę, sprawdźmy jak zrobiliśmy nasze osłony na rośliny, bo one się na pewno jeszcze przydadzą. Czy dobrze były drzewa nowo posadzone, zapalikowane, przywiązane, bo te wiatry silne, które są, mogą powodować jakby przechylanie, wywrócenie tych drzew, więc myśmy jeszcze kategoriami zimy, a wiosna w odpowiednim czasie i rośliny w tym samym czasie się obudzą i po prostu będą nas cieszyły.
Zapraszam oczywiście naszych słuchaczy do telefonów 52 345 5090 do Państwa dyspozycji, jak również i nasi eksperci w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw gotowi odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, wszystkie pytania, które trapią naszych słuchaczy. 345 50 90. To może ja też jeszcze coś o tej pogodzie powiem. Myślę, że naszych słuchaczy, jako tych, którzy bardzo interesują się roślinami i nas, to właściwie trapi to, nie trapi to, że jest taka pogoda, bo taka pogoda, dodatnie temperatury, to jest tylko korzyść dla roślin. Widzieliśmy to po poprzedniej zimie, kiedy tej zimy prawie wcale nie było. Rośliny wyglądały dużo lepiej, przyrosty były lepsze, kwiatów było więcej, większe były kwiaty, ogólnie kondycja była dużo, dużo lepsza, także te dodatnie temperatury zawsze są korzystne i nie opowiadajmy jakichś mitów, że jest to niekorzystne dla roślin ze względu na to, że więcej szkodników się rozwija, to nie jest prawda, bo jednocześnie bardziej funkcjonują inne zwierzęta, czyli ptaki na przykład, które wyjadają jakiekolwiek szkodniki, które okay. się pojawiają. Równowaga jest. Odbierzemy telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich w nowym roku przy okazji. A ja mam takie króciutkie pytanie. Ja a propos begonii, ja ją wysadziłam na wiosnę, jako cebulę ją przesuszyłam, a moje pytanie... Kiedy i w jakim momencie powinnam teraz ją wsadzić do ziemi? Czy to już teraz w styczniu, czy poczekać jeszcze chwilę gdzieś w lutym ją wsadzić i zacząć ją tam już, że tak powiem, pielęgnować i tak dalej? Mamy odpowiedź. Poczekać do połowy lutego. Nie podgrzewać się wiosennie. Tutaj, jeżeli pani nas słucha, no to nie widzi, ale jeżeli przez komputery, no to ja tutaj mam przed sobą doniczkę z substratem, i tak? Już rozpoczynamy wysiewy pierwszych roślin. Natomiast te cebulowe begonie będziemy dopiero po 15 lutym w taki substrat, jak ja tutaj mam, torfowy z dodatkiem piasku, z nawozami, wysadzić. No i z tej rośliny, z tej bulwy potem będzie pani miała roślinę. Natomiast ja tutaj dzisiaj, jeżeli ktoś nas ogląda jednocześnie, no to tutaj mam przygotowany substrat w donicy. Chcę Państwu pokazać, jak begonie z nasion można właśnie rozmnażać. Póki co z cebuli poczekać. Czyli do marca. Początek marca, koniec lutego. Jeżeli coś mogę dodać jeszcze. Zapomniałam, wie Pan, bo ja w zeszłym roku już robiłam taki eksperyment, bo to jest... po mojej mamie, ja, że tak powiem, odziedziczyłam te begonie, ona zmarła i ja się teraz, że tak powiem, opiekuję tym, ale ja zapomniałam właśnie, kiedy ja ją w zeszłym roku wsadzam, ona była tak piękna, wszyscy dziwili mi się, bo miała tak piękne, soczyste, duże kwiaty i zapomniałam, mówię, nie chciałabym jej zbyt wcześnie i zbyt późno, ale w takim razie poczekam. Pod koniec lutego, tak. Jeszcze Korneliusz? Jeżeli mogę uzupełnić, jeżeli ma pani duże te bulwy, bo to są bulwiaste, znaczy się o tych dużych, pięknych kwiatach, to może pani dzielić te bulwy. Może pani dzielić bulwy, jeżeli mają tam po kilka oczek, na pół przeciąć, z tym, że trzeba miejsca cięcia zasypać węglem drzewnym sproszkowanym, poczekać, trochę odłożyć je, niech przesną. W tej chwili może pani podzielić. I później będzie miała pani teraz więcej tych roślin, jeżeli są ciekawe w kształcie, w kolorze. Właśnie gdzieś widzę, że odrosty, czyli te odrosty, tak? Też można, ale można dzielić całą dużą cebulę na pół. Aha, na mniejsze. Tą bulwę znaczy się, przepraszam. Nie? Ja chciałabym też dodać do tego, że ja zawsze wysadzałam w pierwszej połowie marca, dlatego, że później mi te begonie zakwitały i były w tym okresie, kiedy już przekwitały inne rośliny, żeby zachować pani, taki ja ciąg. Tak zrobiłam, jeśli pozwolę sobie wejść pani w słowo. Proszę bardzo. Bo ja miałam je naprawdę do późna, bo one są zawsze, ja je trzymam przed domem, i do, że tak powiem, do pierwszych przymrozków. Tak. I one były tak piękne. Wszyscy, którzy mnie tutaj gdzieś tam odwiedzali, naprawdę dziwili się, że one są tak piękne, duże. No fakt, że ja... Bo może pani ma duże bulwy, bo to też zależy od wielkości bulwy. I od odmiany, jaka roślina wyrośnie. Mojej mamie one tam zawsze takie troszeczkę drobniejsze, ale tak jak...
Państwo może mówią, że to w zależności od wtedy od bulby one może są większe, to i wtedy może i kwiat jest większy, może i to na pewno, na pewno. Ale tak przy okazji to chcę powiedzieć jeszcze, że to jest czas, by już pójść do piwnicy i zobaczyć, jak wyglądają różne rośliny, które zimowały u nas w piwnicy, czy nie gniją, czy nie ma tam jakichś owadów szkodliwych, jaka jest kondycja tego, jak wyglądają te oczka, które wypuszczają, żeby z nich wyrosła roślina. To jest teraz właśnie taki moment na pracę na rzecz kwitnącego ogrodu. Miłośnik ogrodu, pracowity zwłaszcza, znajdzie zawsze pracę z tego wynika. Nie czeka do marca. Proszę bardzo, powodzenia życzymy. Do usłyszenia. Zdaje się, że mamy kolejny telefon. Zaraz zobaczę. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem się zapytać taką sprawę. Drzewa takie, no te dzikie, no takie te różne tam, no. Ozdobne czy owocowe? Nie, nie, te inne tam, no. Dzikie. Tam brzozy, dęby, buki, aha, takie, to tak. Można o tej porze przycinać, czy nie? Na pewno żadnej ani klon, ani brzoza, czy jesion, tych drzew nie przecinamy. Dlatego, że one by płakały, one by się osłabiały bardzo mocno. Nie, bo ja silnie pompują wodę od korzeni, tak, komary. Ja mówię w tym sensie, bo tak, no, nawet orzechów włoskich też nie. Firmy takie tu w mieście, no to tnąłem, nie? Tak, i widziałem właśnie przycięte, no, które płaczą niesamowicie, bo no, energetycy dlatego, często też tną. Dlatego ja mówię, czy nie wiedzą o tym i to firmy niby, które się specjalizują w tym, nie? No, wie pan. To jest druga połowa. Decyzja zapadła, ciąć, pieniądze się znalazły w budżecie, przetarg się ogłosiło, firma wygrała, nic nie. Drugą sprawę chciałem się zapytać, taką choinkę, jak się ma w doniczce, i to wysadzić ją kiedy? Teraz, jak nie ma mrozów, też można, czy nie? Skorzystać z okazji, wysadzić teraz. Najlepiej proszę? Będzie wysadzić teraz. Teraz właśnie, to jest okazja. Najlepiej można będzie się czuła u siebie, czyli w gruncie. Tak. No dobrze, dziękuję bardzo. Ewentualnie, czy ta akcja w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku jest prowadzona? Tak, jest. Bo od wielu lat można było takie choinki zanieść również do ogrodu botanicznego, nie, a no, tu chodzi o Karol Dąbrowski tak, tym się właśnie zajmował. No, rozumiem. Nie, ja tu mam taką w doniczce i tam mam po święta, chciałem ją wysadzić. Pytać, czy można wysadzić. Wysadzić, podlać, dobrze zalać wodą. Dobrze, dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia, do widzenia. No i kolejny. Zaraz odbierzemy. O, już niestety nie mamy połączenia, rozłączyło nam się. Ale czekamy na Państwa telefony. Oczywiście 52 300 45 50 90. Jak zawsze do Państwa dyspozycji jest telefon. Halo? 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 Halo, halo? Jakoś nie mam szczęścia. Czy moje palce źle działają na te elektroniczne urządzenia? W każdym razie nie uzyskałem po raz drugi połączenia, ale jeszcze raz niech żywi nie tracą nadziei. Do trzech razy sztuka. Halo? Dzień dobry. A witamy. Udało się. Udało mi się, bardzo się z tego cieszę. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w nowym roku i korzystając z okazji, że się mogłam do Państwa dodzwonić, chciałabym zapytać o roślinę zwaną pasiflorą. W ubiegłym roku otrzymałam ją w prezencie. Bardzo pięknie mi kwitła na dworzu, oczywiście przed domem. Postawiałam patyczki, bo bardzo ładnie się pięła. No i w jesienią późno zabrałam ją do domu. Teraz trzymam ją w chłodnym pomieszczeniu. Ona żyje, ale widzę, że z trudem troszeczkę listki żółkną i opadają. Nie wiem, co mam dalej robić, jak ją pielęgnować. Panowie, mi coś, Państwo mi coś doradzą. Pasiflora corulea, prawdopodobnie ta błękitna, o tych ta dużych błękitna, kwiatach. Tak, liczne kwiaty miała. Tak, właśnie. Dobrze jest w chłodnym miejscu, gdzie się trzymać, ale też kwestia wilgotności jeszcze pomieszczenia. Tak, pokój jest chłodny. Jak ją zasuszymy za bardzo, no to tak się objawia. Bo to jest normalny proces takiego. Objawia się właśnie zrzucanie. Tak, bo to jest kwestia i... tak. Albo zalejemy korzenie, to jest taki objaw. Albo jak przesuszymy. To takie dwie możliwości są. Musi pani przeanalizować swój sposób sprawdzić, postępowania. Czy ziemia jest dostatecznie wilgotna, czy nie stoi w wodzie, bo jak gniją dolne korzonki, no to one już nie pobierają. A jak często pani podlewa?
Raczej rzadko, ponieważ w pokoju jest jakieś 19 stopni, to jest bardzo chłodny pokój, więc podlewam ją... Nawet dużo jest. Za dużo? Trochę za dużo. 15, tam 12 stopni. Jednak. Za dobrze jej tam. No to trudno mi znaleźć takie pomieszczenie, to znaczy mam czasami takie, ale boję się, że z kolei roślinami niektórzy stawiają. O, na korytarzu. Właśnie. Stawiają datury, stawiają powiedzmy pelargonie czy inne begonie. To właśnie tam jest nieco chłodniej, bo można... A tak, to mam też takie pomieszczenie. To stworzyć takie pomieszczenie, takie warunki stworzyć. A jeszcze mam pytanie, czy ją dożywia? Jeszcze ważne do tego chciałabym zdanie dodać, żeby w odpowiedniej porze zabierać do domu rośliny, które nie zimują w gruncie, ze względu na to, że... Potem roślina późno wniesiona, już tam trochę ochłodzona, może trochę przemrozona. To jest szok termiczny, roślina potem bardzo trudno to znosi. Więc generalna zasada jest taka, żeby rośliny niezimujące w gruncie przynosić do domu przed paleniem, przed ogrzewaniem mieszkania. Koniec września. To już jest koniec września, tak, żeby roślina się przyzwyczaiła. Stopniowo. Tak, do temperatury, do po prostu miejsca. No i potem już zadbać o nią, pielęgnować, tak jak już mówił Korneliusz tutaj, badać jej wilgotność, badać, prawda, jak wyglądają liście, jak cała roślina wygląda, no i dać jej ten czas takiego spoczynku, takiego snu zimowego, żeby jej nie dokarmiać, żeby jej nie... po prostu zmuszać. No właśnie pani pytała o dokarmianie ewentualne. Tak, właśnie pytałam, czy w tej chwili kiedy nie, mam zacząć dokarmianie. Nie dokarmiać. A kiedy trzeba zacząć? To dopiero wiosną, w marcu. Tak. Ale można przyciąć ją, sprawdzić, czy ona ma środek zielony, czy są żywe te pędy, bo ona bardzo znosi nawet cięcie. Aha, to, to są pnącza, podrabince na pewno gdzieś tam się... Tak. A czy ja powinnam ją przesadzić z większą doniczkę? Można, ale nie teraz. Dopiero w marcu. W marcu, tak. Tak, jak już więcej światła będzie. Bo teraz dziękuję, to były pędy wybujały, w ogóle moglibyśmy stracić też tą roślinę. Tak, o numer więcej, tak? Tak, ja zawsze o palec tam powiedzmy. Ale z tym cięciem też poczekać do końca marca, do końca lutego, w marcu, na początku marca. Dlatego, że jeżeli pani obniży temperaturę, to procesy wzrostowe się jakby zostaną przyhamowane. Ona nie będzie wydawała pędów i nie ma potrzeby robienia cięcia. Dlatego do niższej temperatury nie będzie się eksploatowała i będzie spokojnie czekała do połowy marca. W marcu podwyższanie temperatury, no taka jest już zasada, wtedy zwiększyć podlewanie. I też nie gwałtownie. Pierwsze chyba nawożenia, wtedy przyciąć i wzmusić już do procesu wzrostowego z nowych pędów. Także ja jeszcze poczekać. Mówiłem tylko o cięciu sprawdzającym, nie? Że tam jakąś maleńką gałązkę, czy jest środek zielony, czy żyje. Czy oddycha. Życzymy powodzenia w takim razie. Dziękuję i roślince. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Także teraz mamy kłopoty, że tak powiem, zimowo, już wiosenne z naszymi roślinami, takimi ogrodowo-domowymi. Mogę powiedzieć na temat tych roślin niektórych, które mamy w pomieszczeniu, że ja mam rozmaryn, kaktusy niektóre, zygokaktus, wystawiam na balkon. Jeżeli jest tam 6 stopni do 10, to one nawet, cyklameny też. Jak bierzemy drugi telefon? Jak jest przymrozek, to nie, to wnoszę do mieszkania. Nie? Telefon? Stale codziennie kolejny. Tak. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Stała słuchaczka. Witamy. Chciałabym się spytać, łupinki po cebuli i po czosnku, do czego można wykorzystać na działce? Łupinki. Nie, można robić też, czy na Wielkanoc to do barwienia jajek się używa też, nie? Tak. Stara metoda. Do kompostownika to jest dezynfekująca roślina. Przyda się tam. Przyda się oczywiście... dzięki procesom, które będą następowały,
będzie naturalna walka z bakteriami, które tam są niewskazane. Także do kompostownika i się tym specjalnie nie przyjmować, ale... albo też porozrzucać i przekopać. A czy ewentualnie w kompostowniku dodawać czegoś? Nie, nic nie trzeba. Ale można, może pani jeszcze robić do oprysków na mszyce. Właśnie z łupin i z kawałków czosnku, to on przefermentuje, powiedzmy, i z tego robi się oprysk na rośliny. No, nie tylko, bo i na choroby grzybowe niektóre też. Nie? Nawet. Bakteriobójcze mają związki. Czyli unikamy chemii. Także to jest taki biologiczny środek, powiedzmy, nie? Na tym spożytkowywać do oprysków, na choroby, na szkodniki, a teraz rozsypać w kompostowniku. Kompostownik za to odpłaci. A na kwiaty też można ten roztwór? Też można, wszystkie kwiaty, wszystkie drzewa, dlatego że niszczymy i bakterie, i grzyby. On jest bakteriobójczy i grzybobójczy, a jednocześnie niszczy też i wiele patogenów zwierzęcych. Mszyca, jakieś tam powiedzmy występujące na szkodniki na drzewach owocowych czy na krzewach. Wszystkie odstraszymy i nie tylko odstraszymy, ale je zlikwidujemy, zniszczymy. Także do oprysków. Cebula, cebula i czosnek zawierają taki związek, alicyna się nazywa. I on jest właśnie takim antybiotykiem, bakteriobójczym. No ale trzeba mieć też odpowiednie naczynia, żeby zrobić ten roztwór. Zamknięte jakieś wiadra, czy jakieś szczelne, no bo zapach... Kanki jakieś... Jest straszny. No właśnie, też ostrzegamy przed tym. A na działkach nie żyjemy sami, bo sąsiadów mamy bardzo blisko i często sąsiedzi mają pretensje. Fetorek. Wiem o tym, bo sama to przeżyłam. Dlatego podpowiadam, rozsypać w kompostowniku. Nie, to jest najbezpieczniejsze. Zapachu, a swoje zostanie przez działanie tych odpadów pozytywnych. Poprzez ziemię się dostanie tak do szkodników. Ale możemy kupić taki środek, bioczos się nazywa, który już jest pozbawiony zapachu. Fabrycznie po prostu przygotowany też do oprysków. Także jeśli mamy ambicje, to możemy samodzielnie, ale wtedy trzeba pakt z sąsiadami jakiś zawrzeć, podzielić się może z nimi. W każdym razie jest to niebezpieczne dla sąsiedztwa głównie. No dobrze, dziękuję. Pozdrawiam. Proszę bardzo, życzymy powodzenia. Kolejne telefony za chwilę będą zapewne. Czekamy na Państwa telefony. No, jeszcze tutaj o tych roślinach, które wnosimy. To jest taka ogólna zasada, że jeżeli zmieniamy położenie rośliny, szczególnie te jesienne zmiany, czyli polegające na ograniczeniu czegoś, bo jeżeli roślinę bierzemy z zewnątrz, tam gdzie jest na świeżym powietrzu, na dużym dostępie światła przede wszystkim, zabieramy do domu, są to drastyczne zmiany warunków. I często przesadzamy trochę ze swoją paniką, bo roślina reaguje z rzucaniem części liści, bo światła ma mniej i zazwyczaj tak to się dzieje. Jest to zmiana ogólna warunków i potem ona dopiero powoli zaczyna dochodzić do siebie. Dlatego ten proces faktycznie, Ala tu ma rację, trzeba przeprowadzać zawsze trochę prędzej to przeniesienie, nie zostawiać na ostatnią chwilę. Nie. Chyba, że to są rośliny, które zrzucają liście, no to wtedy na przykład jakiś granatowiec, można sobie spokojnie pozwolić wstawiać bardzo późno nawet po jakichś lekkich przymrozkach, to nie ma żadnego znaczenia. Ale szczególnie rośliny, które mają liście zimozielone, na te musimy bardzo uważać, bo zawsze będzie efekt taki nieładny, niedobrze będą wyglądały. Szok i choroba i wracanie do równowagi. Odbierzemy telefon tylko za chwilę. Halo? Dzień dobry. Witamy. Ja mam taki problem inny, bo mam, załóżmy tam działkę i mam te drzewa tak zwane ałycze. Nie chciałbym tego zlikwidować, bo ja mam tylko takie wolno rosnące, bo to są drzewa odporne na wszystko, ale mam problem, bo one są bardzo plenne. Jak przychodzi okres, to jest dużo kwiatów, dużo pszczół przylatuje i po prostu mam z tymi śliwcami jest później kłopot. Co zrobić? Czy jest jakiś sposób, żeby, nie wiem, zabezpieczyć w jakiś sposób, żeby one nie rodziły tyle tych śliwek? Ciąć. Bardzo energicznie ciąć. Bo kwitną na pędach dwuletnich. Nawet 2-3 razy w roku będzie pan miał
ładną roślinę jako solitarą, jako pojedynczą powiedzmy, a jeżeli w żywopłocie, to sami widzimy, że przez to też ograniczamy. Ona zakwitnie pojedynczo, bardzo silnie rośnie, no to tworzy bardzo gęstą koronę, a ponieważ jest bardzo zdrowa, odporna na choroby, nie ma problemu, więc to jednocześnie też można powiedzieć, jest to ładne drzewo ozdobne, ale trzeba często ze dwa, ze trzy razy w roku ciąć. Czyli ciąć i wtedy pozbędę się tych kwiatów i wtedy to będzie... Część. Ograniczy, tak, ograniczy. Czy całkowicie pan się nigdy nie pozbędzie, bo to nie, no to nie ja wiem, możliwe. Nie, bo mi chodzi o to, że jak trochę tego będzie, to nie ma problemu. No. Ale to dosyć głęboko to pan po prostu tnie, dosyć mocno, żeby to, tylko to były będy... To jest taki normalny żółty dywan z tych śliwek i to taka magia się później robi z tym wszystkim. Tak, zgadza. A rzeczywiście one są odporne, bo był taki rok, że mszyca dosłownie zjada wszystkie liście, inne rośliny pousychały, a to nie ma problemu. To jest podstawowa. Się tego nie łyczy, że na mszyce nie jest odporna. Koniec marca, piłę, jeżeli to są grube, przyciąć, wyciąć ze środka nisko, zasmarować, przyciąć. No i w zależności od tego, jaką formę, co pan chce mieć, czy kwadrat, czy prostokąt, czy kulę jakąkolwiek, kilka razy w roku ciąć i się tego wcale nie bać. Dobra, prosiliśmy, dziękuję i do widzenia. Życzymy powodzenia. No, dziękuję. Dziękujemy. O, i wrócimy do naszego poprzedniego tematu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Mówiliśmy o tych zmianach, mówiliśmy też o tym i też trzeba to podkreślić, bo tutaj czujemy tak jakby wiosnę, szczególnie jak czasem słońce zaświeci, jak parę dni temu. Także jeszcze to nie jest wiosna, jeszcze zima będzie i na razie z tym przesadzaniem, czy drastycznymi ruchami jakichś przy roślinach, które mamy w domu, czyli doniczkowych i tych przechowywanych w domu nie robimy. Zajmujemy się raczej takimi sprawami pielęgnacyjnymi czysto, nie podlewamy za mocno, bo to wszystko jest taki w trochę stanie uśpionym, nawet jeżeli temperatury są dosyć wysokie, tym bardziej musimy zważać też, żeby nie zalewać roślin, tylko raczej zraszać, żeby to powietrze było bardziej suche. No mamy to ogrzewanie takie, jakie mamy, bo mieszkania są dla nas, a rośliny to tak jakby są tutaj obce trochę i musimy im pomagać, zwiększając przede wszystkim wilgotność. Jakieś parowniki, jakieś takie nawilżacze? Zraszanie, nawet zwykłe zraszanie, tylko po liściach też jest zawsze korzystne. Bardzo dobrze wpływa na rośliny, także odkurzanie liści, zwłaszcza tych roślin, mokro, które mają duże, potężne takie liście, czy nawet są takie rośliny, które mają piękne, błyszczące liście i szybko tam kurz na te liście siada w domu. Tym częściej więc trzeba je po prostu zawsze z wilżoną szmatką te wszystkie liście przyczyścić. Odbierzemy telefon kolejny. Halo. Witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko, bo kiedyś państwo mówiliście o szczepieniu drzewek, mieliście tam jakieś audycje. Tak. Ja tak się przymierzam do tego pierwszy raz. Tak. No Janek obiecywał nawet, że nam zademonstruje kiedyś już w internecie w lutym. Ostatnia się do tego... sobota lutego. Też mam takie pytanko. Będziemy pokazywać. Z tego co wiem, to najlepszą podkładką są te jabłonie dzikie, takie dzikorosnące, tak, na jakieś szczepienia. I tutaj no rosną takie na rowach tam i chciałbym spróbować na tym czymś, czy mogę w ogóle na tym szczepić. I czy mogę je przesadzić teraz do siebie na działkę i zaszczepić, czy tylko przesadzić, żeby się przyjęły i w przyszłym roku dopiero zacząć sadzić, przyszczepić. Jeżeli to są egzemplarze nie starsze jak dwuletnie, powiedzmy, czy nawet trzyletnie, to może pan przesadzić na wiosnę, ale w marcu wcześniej przeszczepić, zaszczepić, a potem gotowe, zaszczepione, czy kolejność jakby zrobić? Przesadzić do swojego ogrodu. Natomiast czy to jest najlepsza podkładka? To jest Malus sylvestris, ta dzika jabłoń. Z tej jabłoni naukowcy wyselekcjonowali takie sporty, które rzeczywiście mają bardzo silny wpływ na dobre owocowanie, dobrze sympatyzują z tą odmianą szlachetną, są mrozoodporne. Czy trafi pan akurat na taką z tej siewki, bo to jest siewka, trudno przewidzieć, także to już jest trochę ryzyko. Ale trzeba ryzykować, jeżeli pan tak to lubi. A jakieś cechy zewnętrzne mają te... Tego nie widać. To dopiero po zaszczepieniu, potem wpływ na odmianę szlachetną, jak zaczną już owocować, to dopiero
wychodzi szydło z worka. Podkładka pokaże tak, no jaka ona tam po prostu wtedy była. Także zaryzykować. W połowie marca, może trochę za wcześnie, bo to jeszcze nie wiadomo, jak się ta zima tak będzie układała, ale gdzieś tam w granicach 20 marca zaszczepić, czy to na przystawkę, czy to w klin boczny, a potem to drzewko gotowe przenieść na działkę. A łycza to jest, to są te śliwki te. A łycza to jest znowuż ta dzika śliwa. Botaniczna odmiana. Te żółte. A różne, czerwone są żółte. Żółte i czerwone są. Tylko najbardziej popularne są te żółte. Z tym, że gdyby pan chciał zaszczepić na łyczy, to też na żółtej. Ta żółta nie odrzuca odmiany szlachetnej. Te czerwone sporty odrzucają odmianę szlachetną, jest trudne, są trudne przyjęcia się. Tak, dlatego na tej żółtej. Na łyczy można tylko śliwy takie i brzoskwinie. Tylko tak? Śliwy, brzoskwinie, morele. A jabłonie na jabłoniach. Jabłonie na jabłoniach, na dzikiej gruszy gruszę. A jeszcze mam pytanko, ta audycja o tym szczepieniu, to kiedy tak mniej więcej było to? No myślę, że ostatnia sobota lutego. To ja już tu przyniosę. Zademonstruję nawet przed kamerami. No i spróbuję państwu zademonstrować. Bo teraz może pan zrazy pozyskiwać tych szlachetnych odmian. No właśnie, a te zrazy jak schowywacie? Do lodówki je schować? Można. No z tymi zrazami to jest trochę trudne, bo tak w lodówce, w mokrej ligninie, lodówka jak za mokro, to znowuż odparowuje. Żony gonią, dlatego czasami to nawet lepiej jest gdzieś w chłodnym miejscu, w piwnicach najlepiej, sucho. Ściąć z 20 takich pędów długości powiedzmy 30 cm, wziąć donicę większą, nasypać piasku, zwilżyć go do 80% wilgotności i 5 cm, 5-8 cm tych pędów zanurzyć tam w tym piasku. I w tych chłodnych warunkach, w granicach 8-6 stopni, te pędy będą miały wilgotność, nie zaschną i do marca bez problemu przetrzymają. W lodówce zauważyłem, że nie wszyscy stwarzają takie warunki, bo jest chłodno, ale z tą wilgotnością jest problem. Właśnie mamy lodówkę taką nowszą i ona jest tym no frost, czyli tam nie śroni się. Dlatego lepsze warunki gdzieś w chłodnym pomieszczeniu, powiedzmy, najlepsze w jakichś piwnicach, bo żony przepędzają, potem te pędy, państwo stosują te są pędy wrogami do szczepienia zrazu. I okazuje się, zrazy to tylko z wołowiny. No tak, że odmiana szlachetna powinna przyjąć, a odrzuciła, no i z tego powodu. Dlatego pędy 30-centymetrowe, 6 cm metrów w tym piasku zanurzyć i tak od czasu do czasu piasek zwilżać, żeby była stała wilgotność w granicach 60-70%. Nie od razu wszystko musi wyjść, nauczy się. Nie, będę próbował. Pewnie się to uda, byle tylko była to chłodne pomieszczenie. Trzeba pamiętać, że pędy zdrewniałe, żeby były, nie? Bo jednoroczne, ale zdrewniałe. Tak. Nie takie no tak, powyżej grubości ołówka przynajmniej. Grubość ołówka, tak. Dobrze, dziękuję. Będę próbował, może coś się uda. Nie, próby się trzeba. Trzymamy kciuki. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę bardzo, do widzenia. Dziękujemy wzajemnie. Także trzeba próbować, tak jak kiedyś Miczurin, prawda? To dla prób i błędów. Szczepił. I kolejny telefon. No dzisiaj bardzo często do nas państwo dzwonią. Halo, witamy. Dzień dobry. Serdecznie. Ja chciałam się dowiedzieć w sprawie bukszpanu. Bukszpan. Co się dzieje? Dostałam po prostu takie w listopadzie gałązki sztywne bukszpanu i nie bardzo wiedziałam, czy je wsadzić do ziemi, czy do doniczki. I w końcu wybrałam doniczkę, wstawiłam to wszystko do ziemi, do piwnicy, zimnej piwnicy, ale on mi troszeczkę suchy się robi. I właśnie nie wiem, czy ale to... Ale czy ta piwnica jest jasna? Czy jest światło? Tak, jest jasno. Jak jest jasno, to wszystko powinno być w porządku. Ziemia powinna być taka przepuszczalna, czyli tor zmieszany z piaskiem. Najlepiej te sadzonki, czyli te pędy niezbyt długie, trzeba je skrócić bardzo mocno, tak do 5 cm nawet. Ale jak za duże, to problem będzie, chociaż też się mogą korzenić, tylko że to wtedy trudniejsze już jest utrzymanie odpowiednich warunków. To jeszcze iść przyciąć. Można jeszcze przyciąć. Ale przede wszystkim... A mogę wysadzić do gruntu? Nie, do gruntu nie. Ryzyk do gruntu to pani nie może jeszcze wysadzić. I może już wiosna. Jeszcze poczekać i nawet chyba się dobrze ukorzenią, ale
Wiosną to raczej dopiero do jakichś doniczek i pozwolić sobie, że one trochę porosły, że bryłka się zrobiła, żeby korzeń się rozrósł. Ale przede wszystkim jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że najlepsze sadzonki są tak zwane z piętką, czyli z odrywanych pędów bocznych. Czyli nie takie wielkie gałęzie jakieś, tylko gałązki drobne, małe, ale oderwane z piętką. Czyli gałązka oderwana, zostaje tam taka długa oś, którą można obciąć, ale ta podstawowa piętka musi zostać. I dobrze jest też dodać jakiegoś środka do ukorzeniania. Czyli środka do ukorzeniacz. No, ukorzeniacz, troszeczkę zanurzyć w ukorzeniaczu. No i pilnować z wilgotnością wtedy, tak. Podłoże musi być lekko wilgotne. To, co pani zrobiła, jeżeli do doniczki pani wstawiła, to należy przykryć najlepiej jakimś słoikiem, co jakiś czas przewietrzyć, żeby utrzymywała się wilgotność. I tyle. I w jasnym miejscu. Mogę pani powiedzieć, że ja w kwietniu... A suchawe się zrobiły, tak? W kwietniu pozyskuję te pędy. Chociaż nie całkiem. Jeszcze można uratować. Kwietniu i do ziemi od razu w cieniu. Tak, no ale pani zrobiła jesienią. No, jeżeli nawet one zrobiły się jakieś, pani mówi, suchawe, to tak częściowo. Często roślina właśnie zrzuca te liście, ale sam pęd, jak jeszcze jest zdrowy, niepomarszczony, niesuchy, to często korzenie wypuści korzenie i to... To ja to zostawię do lata i do wiosny. Pani na razie zostawi, no bo to będzie zrobić, widać. Na wiosnę to błyskawicznie wszystko od razu usknie, jeżeli nie będzie miało korzenia. Tak. I to będzie też. Najlepiej jednak rozmnażać bezpośrednio w grudniu. Bezpośrednio, w kwietniu. Najlepiej. I można sobie poradzić z tym, bo można je okryć włókniną i zrobić jakąś taką zmyślną szklarenkę, w której to posadzimy, a ja zawsze sadziłam, gdzie znalazłam miejsce, tam posadziłam, jak mi zależało na tym, żeby mieć więcej tych drobnych takich bukszpanów i to się przyjmowało. Udawało. Bez kłopotu, bierzemy, bez problemu. Tak się już złączył nasz słuchacz albo słuchaczka. Tak, tylko proszę tutaj nie kusić się na to, że zrobię od razu taką wielką, półmetrową sadzonkę i ona mi się ukorzeni. Czym mniejsza, tym lepiej. Bo trzeba mieć to świadomość, że to jest... Słuchaczka, długie było. Że sadzonka to jest kawał pędu tylko bez korzenia. I nie może pobierać jakiejś dużej ilości wody. Ucięty, bez. To odbierzemy telefon, dobrze? Ma być zwarty, krótki, trudno wypuści korzenie. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Sła słuchaczka z Janikowa. A, witam Janikowo. Też tak ciepło i wiosennie. W nowym roku życzenia najlepsze dla całej redakcji. Dziękujemy nawzajem. No pada. Ciepło, ale pada i niemiła pogoda. To niech pada. Myśmy już właśnie się z tego powodu cieszyli dzisiaj. Dla nas miła, ale dla roślin super. Taki problem. Byłam wczoraj na działkę, się przyjechałam, bo nie byłam już od X. I byłam załamana, bo mi czosnek wyszedł i się boję, że mi zmarznie. Co tu raz zrobić? Mimo, że późno bardzo późno sadziłam i głęboko, a on mi tak ładnie... No bo cały czas ciepło było, więc... Stroiszem poprzykrywać. Na tak jest, trochę stroiszem i on sobie stroiszem poradzi. Nie bardzo, a włókniną można? Pewnie nie, stroisz lepszy. Przewiew powietrza, chłodzenie lepsze. Bo tylko tak nie bardzo mam skąd stroisza wziąć. Ja gdzieś choinkę ktoś teraz wyrzuca. O, właśnie, jest sezon na pełno choinki. Pociąć na drobne gałązki i po prostu czym przykryć. U nas to tak jakoś nasza komunalka sprząta zaraz na bieżąco, te choinki wywożone są. Może sąsiedzi mają. Zrobi wycieczkę do lasu, są wyręby i leży tam takich małych gałązek, to parę można wziąć, nikt pani... Tylko z Janikowa nie jest tak blisko do lasu. Jak hurtowo się nie bierze, to przecież nie będzie. Janikowa nie jest blisko do lasu. To są płaskie żyzny. Tak ten czosnek i on już mi wyszedł. No, no właśnie. A mam nauczkę już od 2 lat tak robię i mówię wszystkim, czosnek zaprawiam przed sadzeniem miedzianym. Był tak dorodny, żadnej plamki, tak zdrowy, że polecam wszystkim, żeby to zaprawić przed sadzeniem, nie? I on się odwdzięczył. Tak, taki piękny miałam, ząbki tak zdrowe, tak ładne i wsadziłam, a on mi już wyszedł. Śpieszno mu coś. Trzeba czekać, może się uda. Może nie będzie, no chociaż zapowiadają mroźny luty podobno. Podobno, ale już podobno zapowiadali nieraz w tej zimy załamanie pogody, jeśli to można nazwać załamaniem pogody. Może te zimy poszły w inne kierunki, może do nas nie dotrze w tym roku. Jakby śnieg spadł, to by było pół biedy, ale no nie wiemy.
Także jeszcze raz co się na zapas przejmować. Ale czymś trzeba osłonić to po prostu. Ale właśnie w takie ciepłe zimy nie sprawdzają się te białe włókniny. Wbrew pozorom temperatura pod włókniną wzrasta przy tych dodatnich temperaturach. Także lepsze są wszelkie materiały, które są bardziej przewiewne. Takie raczej ocieniające niż przykrywające. No można to przewidzieć sobie i uzbierać odbierzemy tego stroiszu telefon. Przy cięciu halo? Na przykład igla. Halo, dzień dobry. Witamy, witamy. Ja dzwonię z Bydgoszczy od nas, z Fordonu. Proszę Państwa, ja mam taki problem z begonią. Fakt, ona się nazywa Encanto Orange. Czy znacie Państwo taką begonię? To jest bulwiasta? Właśnie nie, ona ma korzonki. A to może z tych drobnokwiatowych? To znaczy, wie pan co, ona ma, tak jakby mi się wydaje, że to są dwa różne kwiaty, jakby był, no tak niektóre rośliny mają, męski i żeński, tak mi się wydaje, bo ma dwa rodzaje kwiatków. Jedne są takie jakby pojedyncze, a drugie podwójne, czy nawet potrójne. Coś w takim jakby w kształcie szyszki, ale takie długie te płatki ma takie... Z tych pendula zwieszających takich, czy...? Tak, tak, tak. To jest taka zwieszająca się. I teraz wie pan co, no, trochę mnie martwi, bo właściwie ja... Identyfikacja udana. Słucham? To raczej jako jednoroczne się traktuje generalnie. I co no dalej? No właśnie. Ale ja już ją rozmnażam przez 3 lata chyba. Aha, się udaje, no to dobrze. Tak, udaje się, bo dostałam właściwie od koleżanki 2 gałązki i teraz miałam cały balkon w tych kwiatach. Nawet do metra dochodzi, że się zwiesza. I piękne ma kwiaty, wielkie jak mandarynki, dużych, takie to duże. To jest piękne, naprawdę. Mhm. No właśnie. I teraz tylko, że w zeszłym roku też taki miałam troszeczkę problem, ale w tym roku bardziej. Chodzi o to, że już wyczytałam w różnych książkach i w internecie też szukałam. Mnie się wydaje, że to jest zgorzel podstawowy łodygi. Proszę pani, to ja chciałem tutaj dopowiedzieć do tej pani, która z bulw tutaj rozmnaża. Wszyscy, co macie państwo z bulw, przedtem zamoczyć. Najlepszym jest takim środkiem jest Topsin. Tu pani z Janikowa przed chwilą powiedziała, że miedzian. Oczywiście miedzian też może. A w pani przypadku też tam występuje zgorzel podstawy. Trzeba zakupić do rozmnażania właśnie wszystkich z roślin ziemnych, bo tak to się nazywa z tych liści. Powiedzmy begonie, bo tą metodą rozmnażamy. Zakupić prewikur i tym prewikurem niestety, poza tym, że trzeba podłoże mieć bardzo sterylne do ukorzeniania tych sadzonek z tych, powiedzmy, z liści czy z pędów, to trzeba jeszcze tym prewikurem się wspomagać. I tym środkiem radzę pani od czasu do czasu podłoże podlewać. Uniknie pani tej podstawy, tej choroby podstawy łodyg, które powodowane są przez grzyby, fuzarium i fesfytium. Z wilgotnością, żeby podłoże nie było zbyt wilgotne, bo to może być. Żeby nie było tak. Ja już tak właściwie na oko, ja już ją tak mam wypróbowaną i już ją tak znam, tego kwiatka, że po prostu no i kwiaty spadają na dół na trawnik z balkonu i nawet niekiedy w jakiś pan zaczęcił osiedla. Skąd ja mam te kwiaty, co to są za kwiaty, bo nawet był u ogrodnika i pytał gdzieś tam i on nie wiedział, co to jest, a one nie są właśnie bulwiaste, bo każdy myśli, że, tutaj ze znajomych, że po prostu begonia jest bulwiasta, no niestety ta ma akurat korzonki i naprawdę jest piękna, ale trochę mnie już to przeraża, bo właśnie no, z tą chorobą nie mogę sobie poradzić i teraz mówię, zanim będę je właśnie rozmnażać, to warto by było się do Państwa zgłosić i czegoś się dowiedzieć ciekawego. I znaleźć receptę. Pilnie zaopatrzyć się w prewikur i w każdym momencie, kiedy się coś pojawia, a nawet profilaktycznie od czasu do czasu, tym prewikurem w stężeniu, tam chyba 0,1 czy 0,2%, takim podlewać. A nawet je roślinę opryskać. Tylko potem, bo to jest takie... Wie pan co, czy to jest ten prewikur, przepraszam, że przeszkadzam, prewikur Energy 840 SL, coś takiego? No to pewnie on o symbole, to oczywiście tam każdy środek jakiś ma, ale prewikur przez V. No właśnie, bo w książce właściwie wyczytałam, że po prostu nie ma na to żadnego oprysku, nie ma to nic. To jest jedyny środek, który tu pomoże.
Aha, no fajnie. Jest jeszcze taki aliette, ale to już jest rzadziej stosowany i mniej skuteczny. Dobrze. I jeszcze bym chciała tylko zapytać, jak ja będę je rozmnażała, już no po prostu przecinam końcówki i wkładam do ziemi, czy jeszcze w jakimś ukorzeniaczu i specjalnie obowiązkowo jeszcze w jakimś... ukorzeniać do zielnych. Aha, do zielnych. I tylko w tym ukorzeniaczu, tak? Tak jest. Bo przedtem rozmnażałam bez niczego i cały czas no pięknie mi się... Dla pewności w ukorzeniaczu do pomoże. Roślin zielnych. Do roślin. Nie zaszkodzi. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję wreszcie, że to dzwoniłam. To życzymy powodzenia w takim razie. Wszystkiego dobrego również. No, dziękuję, do widzenia. Zwłaszcza w tych radościach ogrodniczych. Bardzo wielkie radości. To jest coś niesamowitego. To jest pasja, przecież wiemy o tym doskonale. W tej chwili, proszę Państwa, sezon się zaczął właśnie dla jakich roślin? Właśnie begonie, rozmnażanie begonii, lobeli, czyli tych bardzo roślin o bardzo wydłużonym okresie wegetacyjnym i trzeba przedłużyć, czyli trzeba wysiać już teraz. W tej chwili wysiewamy begonie, wysiewamy petunie, no i ukorzeniamy. To, co Pani właśnie mówi, substrat bardzo czysty, zbudowany z torfu wysokiego i piasku. No i ten prawikur profilaktycznie przeciwko chorobom i wszystkie rośliny w uprawach takich domowych, właśnie tych z tych zielnych roślin już możemy rozpoczynać i ukorzeniać. Bardzo dobry termin. Natomiast ale w domu możemy stosować to. Możemy na oknach stosować w temperaturze pokojowej. Czyli już mogę już je ukorzeniać. Może Pani tak? już rozpocząć ukorzenianie. Aha. Tak. I Pan mówił, że ten substrat musi być taki bardzo czysty. To ja już mogę gotowy kupić gdzieś w jakimś... Pewnie się Pani nie uda. Trzeba kupić torfu wysokiego, tego z pasłęka lub z lęborka. To jest jedyny czysty, sterylny. No i jego trzeba użyźnić, trzeba dodać trochę nawozu wieloskładnikowego i podnieść pH z 3,5 podnieść do 5,5-6,5, czyli kredy wapiennej trzeba garść nasypać po to, żeby to P podnieść i w tych warunkach i wtedy dodać jeszcze trochę piasku, żeby ten torf rozluźnić. Tylko i w takich warunkach, no sterylny, czysty, tak, rzeczny. Piasek. Dobrze. Czyli... Dobrze. I już jak później będę na wiosnę je rozsadzać, bo tak w maju czy tam pod koniec marca wsadzam już je do skrzynek, jak one ładnie się już tak ukorzenią, tak. To jaki pan miałby dla mnie propozycję, jaką tam tą ziemię stosować? Może być taka podobna ziemia, z tym, że musi być bardzo żyzna, dlatego że to jest bardzo duża masa zielonych, zielona, dlatego trzeba już tego wieloskładnikowego nawozu. Czasami można dodać trochę nawet przerobionego gdzieś obornika dokupić, troszkę glinki, tak żeby ta ziemia była zwięzła, mocna, z dużą ilością składników pokarmowych, bo te wszystkie pelargonie, begonie czy inne tam powiedzmy petunie, wbrew pozorom one są bardzo żarłoczne i trzeba przez całe lato dokarmiać wieloskładnikowym, no i oczywiście odpowiednio utrzymywać wilgotność, wtedy jest ta pewność, że te kwiaty do jesieni będą ciągle kwitły. Pojawiały. Może być florowit również florowit, też, nie? Co dwa tygodnie. No właśnie, bo ja tak podlewałam też tym florowitem. No on jest bardzo dobry właśnie do takich roślin. No fajnie. Tak, dla pelargonii, tam dla pomidorów nawet on taki jest, tak jest. Ogólnie. Taki. A te begonie naprawdę to są... ma pani teraz wiedzy nabytej do przemyślenia i zastosowania mnóstwo. Tak, dziękuję. Bardzo już sobie tutaj wszystko spisałam. Mniej więcej... No w razie czego to możemy to wszystko, może pani jeszcze obejrzeć raz jeszcze i odsłuchać, bo wszystko jest i na żywo i również w formie nagrania w internecie. Na jaką stronę ja muszę wejść? Żeby Polskiego robić? Radia Pomorze i Kujaw. Raz na zielono, dobrze. Strona główna. Raz tak. Na zielono, o właśnie. I odsłuchać sobie jeszcze raz dokładnie. radiopik.pl i potem raz na zielono, audycja. Raz, aha, dobrze. Także fajnie. Można jeszcze powtórkę sobie zrobić. Dziękuję bardzo. Bo nie mogliśmy się na początku połączyć, to byłam ja. Ja pana słyszałam, a aha, pan nie coś mówi. Tam, albo moje palce już są tak no, niezgrabne. Coś tam nie włączyło. W każdym razie no, coś nam przeszkadzało. To życzymy powodzenia, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, i dziękuję też serdecznie. Życzą pani powodzenia, bo ja powiedziałam życzymy, czyli ja, ale pani Alicja Dolecka, życzę pani powodzenia. Pan Karol Dąbrowski, pan Waldemar Uzdowski, pan Jan Malesza, Andrzej Krystek, oczywiście Piotr Walczek i Janusz Wiertel. Żegnają się z Państwem do przyszłej soboty, do kolejnego magazynu Raz na Coraz Bardziej Zielony.
www.radiopik.pl